Patrząc na dzisiejszą grupę panelistek, to jestem reprezentantką jedyną instytucji niekulturalnej, jeśli mogę się tak wyrazić. I to chyba potraktuję jako zaszczyt, że w tak znamienitym gronie również instytucja taka jak nasza może się znaleźć i może również zajmować się wsparciem pracowni rzemieślniczych. Szanowni Państwo, ja z wykształcenia jestem ekonomistką, czyli też jakby taka przeciwwaga zupełnie inaczej niż moje przedmówczynie i pewnie pani Ania, która będzie po mnie mówić. W związku z czym trochę to, co robię zawodowo, odzwierciedla moje wykształcenie i pewnie za chwilę Państwu powiem, odzwierciedla to, skąd wziął się program Załóg Przemiosła. Reprezentuję, mam zaszczyt kierować Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i to jest taki wydział, który w szczególności zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości wśród poznaniaków i poznanianek, czyli wspieramy to, żebyśmy mieli postawy przedsiębiorcze i wspieramy te firmy, które są najmniejsze, bardzo często zupełnie nowe na rynku i prowadzącym te firmy brakuje po prostu pewnych umiejętności, kwalifikacji do prowadzenia biznesu i tych twardych, i tych miękkich. I jako miasto staramy się te dane, czy tą wiedzę dostarczać. Klientami naszymi jest corocznie kilka tysięcy osób, które korzystają z różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, doradztwa zawodowego i wydarzeń, które realizujemy. I to właśnie jakby spowodowało, że akurat nasz wydział otrzymał do realizacji ten projekt. Czyli my w projekcie wychodziliśmy od wspierania przedsiębiorczości trochę inaczej niż przedmówczynia, chociaż pani dyrektor też mówiła o przedsiębiorczości i to mnie trochę napawało takim optymizmem, że nie będę tak zupełnie odstawać. I to był klucz, od którego myśmy zaczynali myślenie o projekcie, czyli wspieranie pracowni rzemieślniczych, które no nie mają łatwego zadania teraz, a przynajmniej w 2017 roku, kiedy chyba jeszcze tak nie następowało takie odradzanie się rzemiosła, miały trudny okres i uważaliśmy, że należy wprowadzić jakieś działania, które wspierałyby w szczególności to, aby te unikatowe zawody rzemieślnicze nie znikły nam zupełnie z mapy Poznania. I tutaj, dobrze. I szanowni Państwo, z takim jakby naszym bagażem wydziałowym doświadczeń rozpoczęliśmy w 2017 roku realizację tegoż programu. Pojawia się tu oczywiście też proces rewitalizacji gospodarczej, kulturowej, społecznej. Wszystko to, co też wcześniej się pojawiało, ale ta główna uwaga to było wspieranie przedsiębiorczości, wspieranie firm, tych małych firm, chociaż nie zawsze małych, ale firm rzemieślniczych. W programie założyliśmy sobie, że oprócz tego, że będziemy wspierać właśnie poszerzanie może umiejętności, kwalifikacji takich biznesowych, to jednocześnie będziemy też wspierać samoprowadzenie tej firmy, czyli otrzymaliśmy w pakiecie od spółki zarządzającej zasobem miejskim, lokalowym listę lokali użytkowych, które mogą być przeznaczone na pracownie rzemieślnicze i te lokale były po prostu w niższej cenie, były około 50% niższy czynsz. Oczywiście też, to podkreślam, że te lokale też wymagały adaptacji do poszczególnych pracowni. To nie było tak, że się dostawało pracownię, która odpowiadała na wszystkie potrzeby i można było tam zarówno ceramikę, jak i piekarnię otworzyć. To tak nie było. Wiadomo było, że te pracownie trzeba jednak zaadoptować. Nie zawsze były w najlepszym stanie, ale taki zasób to otrzymaliśmy. I pierwszym miejscem w Poznaniu, które sobie wyznaczyliśmy, że ono będzie właśnie tym miejscem takim rzemieślniczym, to był obszar Starego Miasta, właściwie ulica Garbary. Ulica Garbary to nasz przyczółek, od razu kojarząca się z pracowniami rzemieślniczymi od średniowiecza, chociaż z tymi brudnymi, takimi nieczystymi, jak to się mówi, nieczystymi pracowniami, które gdzieś tam mają, pracują z krwią zwierząt, więc były to nieczyste, więc o ile oczywiście cała ulica Garbary, były tam te garbarnie i one były ściśle związane oczywiście z Poznaniem, to jednak były za murami miejskimi, no bo te pracownie nieczyste, no i po prostu, co tu mówić, śmierdzące.
W związku z czym to był nasz przyczółek i tam ulokowaliśmy pierwsze pracownie. Tam zapraszaliśmy pierwsze pracownie, bo oczywiście oprócz tego, że ci, którzy już byli na Uczce Garbary, to staraliśmy się te pracownie objąć programem, ale też tam właśnie były ulokowane pierwsze lokale użytkowe proponowane przyszłym pracowniom rzemieślniczym. Jak to na urząd przystało? Oczywiście mamy regulamin do programu, oczywiście mamy definicję rzemieślnika, no i oczywiście wiemy, że właściwie można w tym momencie powiedzieć, że są takie dwie definicje, bo mamy tą ustawową, kiedy wiemy, że to jest osoba fizyczna, powinna mieć kwalifikacje i to jest rzemieślnik, ale widzimy też na rynku, że trochę inaczej to wygląda, w związku z tym w naszym regulaminie pojawiają się też osoby fizyczne i prawne, które po prostu prowadzą zawody rzemieślnicze. I jeszcze raz wracając do tej przedsiębiorczości, poza konkretnymi już pracowniami, które istnieją i które zapraszamy do udziału w programie, są również osoby bezrobotne, które posiadają kwalifikacje rzemieślnicze albo też może chcą te kwalifikacje uzyskać i mogą też dostać wsparcie, otrzymać wsparcie na założenie swojej pierwszej działalności. Tutaj pewnie też niczego nowego nie powiem, że powiatowe urzędy pracy w całej Polsce oferują dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a partnerem naszego programu jest oczywiście Powiatowy Urząd Pracy Poznań. W związku z tym, jeżeli ktoś chciał również z tego grona nieprowadzącego działalność gospodarczą, również pracownię rzemieślniczą otworzyć, to oczywiście też taką możliwość oferowaliśmy. I tu właśnie mamy te lokale, mamy też jakby te benefity związane z udziałem w programie Zaułek Rzemiosła, oczywiście oszyldowanie, że to jest właśnie rzemieślnik, który uczestniczy w programie, uczestnictwo w licznych kampaniach medialnych, które organizuje miasto. Posłużę się tutaj takim najbliższym przykładem. W okresie przedświątecznym nasze Biuro Promocji Miejskiej bardzo mocno promuje pracownie rzemieślnicze i te miejsca, gdzie można zakupić unikatowe, szyte na miarę prezenty dla najbliższych. Oczywiście szkolenie i doradztwo i oczywiście networking. I to już, a nie, przepraszam, bo tu się gdzieś cofnęłam. Teraz mamy tak. Obecnie w programie, Szanowni Państwo, mamy 32 pracownie i to jest dla nas ogromny zaszczyt, bo to znaczy, że 32 osoby nam zaufały i jesteśmy dla nich wiarygodni i chcą z nami współpracować i bardzo dziękuję wszystkim pracowniom, które z nami są, bo tak jak mówię, ogromny dla nas zaszczyt i ogromna dawka wiedzy, jeśli chodzi o Państwa, no i problemy i te różne też sukcesy, które są osiągane. W samym roku bieżącym 13 nowych uczestników dołączyło do programu. Mamy przedstawicieli z różnym wiekiem, z różnym doświadczeniem i różnych branż, tak jak Państwo widzicie. Czasami są to pracownie, które mają naprawdę wieloletnią, a nawet bym powiedziała chyba więcej, tradycję, ale są to też zupełnie nowi, czasami nowe osoby, które po prostu miały pomysł na to, żeby odnaleźć się w branży rzemieślniczej. Oczywiście pomiędzy tym czasem, między 2017 a 2023 rokiem, zdarzały nam się też sytuacje, kiedy rzemieślnicy, może nie, że rezygnowali, ale niestety kończyli swoją działalność i to też było dla nas tak zawsze takie przykre bardzo, że niestety w starciu z rynkiem nie zawsze się udawało. Pamiętam taką panią młodą, bardzo absolwentkę studiów artystycznych, która miała pomysł na pracownię związaną z renowacją. Nawet w ramach programu otrzymała dofinansowanie, żeby jeszcze się podszkolić pod okiem mistrza. Niestety nie udało się. No i też panią, która właśnie miała taką bardzo wieloletnią pracownię, to z dziada, pradziada, no i niestety też nie udało się pracowni przetrwać i to zawsze dla nas były takie smutne momenty. Te dwie pracownie akurat zawsze mam na myśli. Stąd też jakby te wsparcie związane z przedsiębiorczością, z biznesem. I w programie mamy, no właściwie tak trochę tak jak pani miała tutaj przedmówczynię, warsztaty, dokumentacje. W ubiegłym roku zainicjowaliśmy właśnie te otwarte warsztaty dla mieszkańców, mieszkanek Poznania.
bardzo duże zainteresowanie. To, co mówiły też przedmówczynie, czasami pracownia nie pozwala na to, żeby przyjąć więcej niż 5-6 osób na takie warsztaty. W związku z tym ostatecznie w tych warsztatach uczestniczyło 60 osób, ale cieszyło się naprawdę ogromnym zainteresowaniem. Działania promocyjne. Już wiem, tutaj mamy to. Rozpoczęliśmy w bieżącym roku też taki cykl dotyczący dokumentacji foto i wideo zaukowych pracownik, też również w obszarze historii mówionej, ale to jest pokłosie naszej współpracy z Poznańskim Centrum Dziedzictwa i o tym pewnie pani Ania bardzo dużo powie. Natomiast to jest właśnie ta druga nasza noga, bo mówiłam, że jesteśmy instytucją niekulturalną, ale działamy, sobie radzimy w ten sposób, że mamy instytucję kultury, z którą bardzo blisko współpracujemy, a twórcą tego naszego cyklu tegorocznego jest pan Marcin Muł, który jest dzisiaj również tutaj na sali. Inicjatywy lokalne. Staramy się zapraszać też pracownie rzemieślnicze do różnego typu wydarzeń, które dzieją się w mieście. Bardzo blisko współpracujemy z Radą Osiedla, z Wyrtłem Garbary, Dożynki Miejskie, tak, w Poznaniu są Dożynki Miejskie, też współpracujemy, Majówki i tak dalej. Tutaj chciałabym tylko na jedną rzecz zwrócić jeszcze uwagę, biznes okiem artysty. Jako że mówiłam, że zajmujemy się wspieraniem przedsiębiorczości, mamy bardzo bliską współpracę z uczelniami artystycznymi naszego miasta, czyli Uniwersytetem Artystycznym i Akademią Muzyczną, ponieważ absolwenci tychże studiów najczęściej zostają właścicielami firm. Radziej raczej na etacie, raczej są to później już właściciele firm i w związku z tym już od 5, może więcej lat przyjęliśmy taki program szkolenia absolwentów, jeśli chodzi o założenie własnej działalności gospodarczej, a w tym roku wprowadziliśmy jeszcze ten element współpracy z pracowniami rzemieślniczymi, aby nie tylko teoretycznie opowiadać studentom o tym, jak się prowadzi biznes, bo niestety poza tą częścią artystyczną trzeba będzie się jednak zmierzyć z tą częścią biznesową, podatkową, prawną itd. W związku z czym również jedna z naszych pani Słotniczka, pracownia Ojka, zaprosiła studentów do swojej pracowni i opowiedziała, jak to się prowadzi taki biznes artystyczny. To są nasi partnerzy, szanowni państwo, Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i my sami, czyli tak bardzo formalnie, ale tak jak mówiłam, naszymi partnerami niepisanymi są cała gama instytucji i tutaj instytucje kulturalne, o czym mówiłam, czego nam trochę brakowało i nasze namiary. Bardzo państwu dziękuję.